Yo, śląski poziom z tej strony Alanek i dziś zapraszam was do odcinka, w którym nie jestem w domu, nie jestem u siebie, jestem w Polsce, tak jak już to mogliście sobie zauważyć z poprzednich dwóch vlogów, bo tak, przed tym vlogiem były dwa poprzednie vlogi, w których chodziłem po Polsce, znaczy po Szczecinie i coś tam nagrywałem. W inne dni byłem bardzo zabiegany, chciałem się spotkać ze znajomymi, a wiecie, spotkanie po latach na przykład jakieś, to nie wypada chodzić z kamerą i gadać do kamery zamiast spędzać czas ze znajomymi, także przepraszam was za to, że tylko dwa vlogi z Polski wyszły z mojego całego pobytu tygodniowego. Oczywiście tak, chcę wam powiedzieć dzisiaj, że wracając do filmiku, w którym był pod tytułem Nienawidzę Polski, chcę wrócić do tego tematu i trochę się wytłumaczyć tutaj, co, jak, gdzie i po co. Bo ludzie w komentarzach pisali: Alan, przecież ty nie byłeś w Polsce, Alan, ty nie mieszkasz w Polsce, więc nie wiesz, jak to tak naprawdę jest. To po cholerę się wypowiadasz. Ale czasami po prostu trzeba się wygadać na jakiś tam temat, który się zna w połowie, aby później móc się nad nim trochę rozszerzyć i pogadać, tak jak ja teraz gadam do was dzisiaj. I chcę wam bardzo powiedzieć, bardzo przeprosić za jedną rzecz, którą powiedziałem w tamtym vlogu, która mogła urazić wielu z was. Bardziej jeśli mówiłem, że nienawidzę Polski, to nienawidzę Polski nie jako kraj, nie jako ten piękny, niesamowity kraj, nie za jego historię, tylko za społeczność tutaj, także przepraszam. Czuks mi ogólnie to wytłumaczył, że robię wielki błąd mówiąc, że nienawidzę Polski, gdzie tak naprawdę nienawidzę ludzi tutaj, a nie Polski jako kraju, także kraj jako Polska, znaczy Polska jako kraj to jest spoko kraj, naprawdę fajny, jest piękny kraj, jest wow. Ale społeczność tutaj jest okropna. Wychodzę na dwór, nie wiem, czy to jest po prostu moje przyzwyczajenie do Anglii, że nikt cię na ciebie nie gabi, że każdy ma wyrąbane na to coś, co ubierasz, czy co robisz. Ale ja teraz mówię ze swoich zdarzeń, ze swoich doznań, które doznałem w tym tygodniu. Także chcę wam powiedzieć tak. Najpierw wychodzę na dwór i od razu czuję się oceniany tymi wzrokami, cały czas są wzroki. Przechodzisz koło kogoś, każdy się na ciebie patrzy. Nie ma osoby, która koło ciebie nie przejdzie się i nie spojrzy na ciebie. To jest akurat głupie, może dla was to jest normalne, bo wy tutaj mieszkacie w tej Polsce, jesteście do tego przyzwyczajeni. Ale kurde, ja w Anglii potrafię iść z kamerą w centrum miasta, gadać do kamery sam, nie to, że są ludzie obok mnie, tak, moi znajomi czy coś. Idę sobie w środku miasta, w centrum miasta, gadam do kamery i czasami nawet jedna osoba się nie spojrzy. Może jedna, może dwie, ale to na parę dziesiąt osób, które koło ciebie przejdzie w tym czasie, może z dwie się spojrzą, jeśli w ogóle jakaś się spojrzy. A tutaj idziesz normalnie na ulicy, nic nie robisz, nie to, że trzymam aparat, że daję na siebie taką atencję, żeby ludzie się patrzeli, ale idę sobie na przykład, powiedzmy, na outlety, idę sobie tam i od razu każdy człowiek, który przechodzi, daje te mierzenie takie. Wiecie, przechodzicie i takie tylko patrzycie w górę, dół i już oceniacie osobę po jej wyglądzie. Nienawidzę tego, przez to poczułem się naprawdę, poczułem taką paranoję w sobie. Ja jeszcze nie byłem w mieście tutaj, w centrum miasta. Jak byłem na przykład w Galaxy albo w Kaskadzie, tak to się mówi, Kaskada? Już nie pamiętam, ale nieważne. W takich miejscach to czułem się taki kurde mierzony, że aż mi było dziwnie chodzić tam. W Anglii ubieram, nieważne co, mogę w piżamie iść do sklepu, każdy ma wyrąbane, w co się ubierasz, jak wyglądasz, jakie masz włosy, co mówisz, jak gadasz i tak dalej, i tak dalej. Kurde, tutaj zrobisz kroka za daleko, zrobisz większego kroka niż reszta i już każdy ma do ciebie problem. Znaczy, nie widać tego problemu, ale po prostu, no wiecie, o co chodzi. Ostatnio dla jaj weszłem do sklepiku i zacząłem gadać po angielsku. Zapytałem się o jakąś tam rzecz, już nie pamiętam jaką, ale zapytałem się pana o jakąś rzecz. Wiecie co, liczyłem trochę takiej sympatii, trochę tak, że wiecie, przychodzi Angol, pyta się o coś, to chociażby się postarał. A wiecie co usłyszałem w zamian? No, get out. Nie, idź stąd. Nie wiem, kurde, gość ma sklepik, chcę od niego coś kupić, pytam się, czy on to ma. On, no, get out. Choć to ewidentnie widziałem na przykład w tym sklepiku. Ale się chciałem spytać, zobaczyć, jaka będzie odpowiedź. Mówcie mi, że jestem w błędzie, mówcie mi, bo to mi nie przeszkadza, naprawdę. Mówcie mi, że źle mówię, że jestem w największym błędzie na świecie, ale ja wam mówię ze swoich doznań. Kurde, wejść na takiego starego sprycha, kurde, natraf, gdzie próbujesz
pogadać normalnie jak człowiek z człowiekiem. O Boże, życzę wam powodzenia, naprawdę. Znaczy wy to wiecie, nie wiem czy to wiecie, czy wy jesteście do tego przyzwyczajeni, czy jak, czy co, ale mnie to irytuje. Sposób w jaki ludzie tutaj podchodzą do innych osób. Może to nie jest zawsze, to nie jest za każdym razem, bo na przykład byłem z koleżanką na dworze i kolega przypadkowo na nią natrafił, przywitał się z nią, później podał mi rękę, przywitał się, powiedział jak się nazywać, ja z imionami jestem jak z matmą w tym momencie. Na szczęście już matmy nie muszę robić, a zapamiętywać imiona ludzi będę musiał do końca życia, także... Ja byłem w szoku, naprawdę, to było, to aż mi miło było na sercu, że osoba takie coś zrobiła. Bo to było coś niesamowitego, naprawdę. Żyć przez tydzień w takiej negatywności, w takim pochopnym, kurde, ocenianiu ludzi i w ogóle w takiej masakrze, w której tutaj czasami aż mi się odechciewało wychodzić gdzieś, to wolałem siedzieć w domu, na przykład tak jak mój kuzyn, i na przykład sobie popykać w CS-a, bo wolałem sobie spędzić czas z ludźmi, z którymi znam przez CS-a na przykład, grać sobie w CS-a, niż wyjść na dwór i zostać oceniany. Przecież to jest taka paranoja, nie wiem, ja zazwyczaj mam dystans do siebie. Może to jest coś do przyzwyczajenia, ale ja do tego naprawdę nie mógłbym tutaj w Polsce żyć. Naprawdę. Znaczy, to nie jest główna rzecz. To światło mnie wkurza, już nie można na czerwonej świetle przechodzić, ale to już inna bajka, naprawdę. Tutaj chciałem po prostu rozwinąć temat i przeprosić was za to, że powiedziałem, że nienawidzę Polski. Zamiast powiedzieć, że nienawidzę społeczności w Polsce. Także przyznaję się tutaj do swojego błędu. Vlog bardziej tutaj był taki, aby to wam wytłumaczyć, że byłem w błędzie, tak? Przyznaję się do tego. I tyle, no. Jeśli mnie rozumiecie albo macie swoje zdanie o tym, to napiszcie w komentarzu. Oczywiście zostawcie lajka dla zasięgu. I subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a wam się moje filmiki podobają. Także dziękuję wam bardzo za dzisiejszy czas. Trzymajcie się, hej, na razie, bo była. Peace.